No dobra, czyli robimy misję 23 o nazwie Bomb Time, czyli czas na Jasne. bombę lub bombowy czas, tak? Czy jak wy tam to tłumaczyliście ostatnio? Bomba czasowa. A, bomba zegarowa. No dobra, to możemy tak, możemy na przykład, tutaj są nowe typy dyskietek. Nowe typy dyskietek tutaj są. Poprzednio były dyskietki z pomarańczowymi Bardzo takimi tymi. niebezpieczne. Przedtem były takie dyskietki, które można było przepychać, one spadały, wybuchały, one miały takie pomarańczowe listwy. Teraz troszeczkę inne są dyskietki, zaraz wam wyjaśnię, o co w nich Znalazłem. chodzi. Te dyskietki mają czerwone listwy i te czerwone dyskietki można zbierać, jak się na nie wchodzi. O. Połknąłem ją. Jak ją połknąłem, to znaczy, że ją Wow. mam. A skoro ją mam, to mogę jej użyć. To cię znalazłem. Znalazłeś? Ale to jest jakaś porta. Zobaczę, czy to działa, co? No, no zobacz, zobacz, ja ci pozwalam. I teraz tak, tutaj niby nigdzie nie ma przejścia. Ale niektóre elementy można wysadzać. Na pewno nie te tutaj, które są nad Marfim i obok Marfiego, bo to są takie stałe elementy, ale te najeżone można wysadzać. Kulki też można wysadzać. Czyli tu postawimy dyskietkę. Pyk, i ona zaraz wybuchnie. O, właśnie wybuchła, zrobiła nam przejście. Teraz sobie tu oczyścimy, zrzucimy te kulki. O, widzicie? I mamy przejście dalej. Tu mamy kolejną dyskietkę, którą Ale musimy czemu to są wziąć. Power Rangers SPD? I użyjemy jej tam dalej gdzieś. O, wziąłem ją. Najlepiej używać tych dyskietek tak, żeby sobie otwierać drogę do dwóch pomieszczeń naraz. Czyli na przykład jak sobie ją postawimy tutaj w rogu. O, to uzyskamy przejście do pomieszczenia bocznego i górnego. No. Z tego bocznego możemy wziąć kolejną dyskietkę. Tylko musimy się do niej dostać. Udało ci się znaleźć? A może zbuntowanego anioła będziemy oglądać? A co to jest? Telenowela taka brazylijska, fajna, mi się strasznie podoba. Co ty mówisz? Telenowela? Tam Nie. Natalia Oreiro gra i ona była wtedy A, taka pamiętam słodka. to. To było to. Taka fajna pioseneczka była na samym początku, tak? O, Camporioro! właśnie to. No, pamiętam, pamiętam. Ale no co ty mówisz Dlaczego w nie ogóle? są te Power Rangers? Już nie To nie jest widziałem. sezon pierwszy, co nie pier... O, tu jest kolejna dyskietka. Mamy ją. Mamy w tej chwili dwie dyskietki w zanadrzu. Możemy Kolejny ich zginął. użyć. Nie, jeszcze tutaj nikt nie zginął. Jedynym Marfim, który tu może zginąć, to jestem ja. Teraz tak, musimy znowu jakoś tak sprytnie coś wysadzić, żeby sobie zrobić dojście do kilku pomieszczeń naraz. Zobaczymy, czy tak możemy zrobić. O, na przykład tutaj w rogu jakbyśmy. Zobaczcie, tutaj umieścili dyskietkę, to od razu mamy dostęp do trzech pomieszczeń. To co? To cyk. I mamy i tak jedną dyskietkę w No to zanadrzu cyk. ciągle. Tu wszystko wyzbieramy. O. Ciabarach. Tylko żeby sobie gdzieś tej wejścia nie zablokować. Pomału, może jednak te kulki opuścimy tutaj. Żeby sobie do tego bocznego przejścia nie zablokować drogi. Jak kulki z góry tam spadną. O, teraz mogą sobie spadać. I co? I jeszcze możemy na przykład sobie wyzbierać to. O, i pójdziemy po kolejną dyskietkę, pomimo że jedną cały czas mamy. Ale dyskietek nigdy za wiele, jak mówi stare polskie porzekadło. Dyskietek nigdy za wiele. I teraz Tak tak, samo jak tu. poczciwego diabłosk. Tu możemy sobie wysadzić, zdobimy sobie przejście do kolejnych dwóch dyskietek. Tu Tak, będziemy mogli polskie je użyć. pożegnanie. O, proszę ja waszych osób. I teraz tak. O, tam jest jeszcze jedna dyskietka. Mighty Zobaczcie. Morphin Power Rangers Mamy już znowu. cztery dyskietki w sumie. Takie wybuchowe. Ale która ta część? Co chcę mieć pierwszy sezon? Znalazłeś tych Power Rangersów w końcu? No znalazłem stronę z odcinkami, ale nie wiem, czy to będą wszystkie Dobra, to ja się w odcinki. każdym razie przebiję No bo to jakoś różnie z tymi tutaj. stronami. Spróbujmy Wielka się uczta, no przebić to jest... tu. Odpala jakiś losowy odcinek, proszę. A to z tą świnią? Z jaką świnią? Ostrożnie, bo te spinki spadają No, i mogą wielka nas uczta to zabić. chyba z tą świnią, co? No, to jest ten odcinek, jak oni z tą Pamiętasz świnią to? walczyli. O, to było super.
Ale ja tu mam odcinek pod tym zadanie specjalne, oni z takim minotaurem walczą i wówczas Jason użył tego Dino Megazorda, znaczy się Tyranozorda i zabili tego. I zabił sam tym Tyranozordem tego przerośniętego potwora. A ja byłem pewny, że będą musieli użyć Megazorda i tak dostaną po pysku. No to faktycznie o, buffering. Fajnie. Tyrano Megazord. Znowu spinki spadają, trzeba uważać, żeby nie spadły nam na głowę, bo jak spadną, to zachowują się tak jak kulka i by nas zniszczyły wtedy. Jakbym był Power Rangersem, to bym napadał na wszystkie banki w okolicy, bo by nikt mnie nie mógł pokonać. Kto by ruszył Megazord? Ale Zordon by ci wziął te Zordy za takie coś. Tutaj trzeba chyba. Ale Proczek jedna jest sprawa. Totalnie jest jednak. Znaczy spinkę jedną przyblokowało. Miejmy nadzieję, że mi jakaś wolna dyskietka zostanie, żebym mógł to wysadzić tutaj. Bo trochę źle zrobiłem. Proczek jest zła wiadomość. No ale jak może być zła wiadomość? No to bierzesz te megazordy i oglądamy, no. Ale one są po angielsku. No co ty? No to źle szukasz. Na pewno są jakieś po polsku megazordy. No i spadła mi jedna. Z polską instrukcją obsługi. O, tu sobie przyblokuję. Coś się zrobiłem, nie mogę... Przepraszam. Nie, dobrze, tak, będę miał wyjść. Ale to nie jest po polsku, ja muszę mieć z polskim tym. Na chomiku. O, widzę, jest dyskietka. A ja widzę Power Rangersów. Na chomiku? Ale cały pierwszy sezon? No. Ojej. Ale sezon pierwszy się kończy ale... tak, że od razu jesteś ciekawy, co w sezonie drugim się będzie działo. Nie. Czemu nie? Nie sądzę. No, zwłaszcza, że mi powiedziałeś, że pierwszy sezon był najlepszy i będę wiedział, że te pozostałe już takie fajne nie są, to nie będę taki ciekawy w tym. Tu mam przejść. Sorry, Venomus, a w którym sezonie był Smokozord, ten zielony taki? No w pierwszym. No, to było najlepsze. Smokozord. Zostało mi jeszcze dużo dyskietek, także jedną użyję do wysadzenia tej blokady. O, właśnie, gdzie tu jest ta spinka jedna. Smokozord jest bardziej epicki niż, nie wiem, niż Diablo 1. Super. Dobra, i mamy exit. O, i to by było na tyle. Przeszliśmy kolejną misję.